Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów grupy Kociewie, w szczególności tych, którzy w tym roku pielgrzymują z nami duchowo, łącząc się w modlitwie w parafii świętego Wojciecha każdego dnia o godzinie 20. Pielgrzymujemy już dzisiaj 12 dzień, już coraz bliżej Jasna Góra, ale chciałbym powiedzieć, że dla mnie osobiście pielgrzymowanie z grupą Kociewie to wyjątkowy dar i cieszę się, że Pan Bóg dał mi taką możliwość, że nie tylko kiedy byłem wikariuszem w parafii świętego Wojciecha i przewodnikiem tej grupy, ale później również przez następne lata mogłem formować się razem ze wszystkimi pielgrzymami, nie tylko te 2 tygodnie w trasie, ale także i w ciągu całego roku, kiedy spotykamy się w czasie wspólnej modlitwy, pierwsze piątki miesiąca, adoracja, spowiedź, wspólna Eucharystia. To wielka tajemnica wiary, takie hasło mamy zapisane na tegorocznych koszulkach. Tajemnica wiary, która ma nas przemieniać, ma nasze serca kształtować i potrzebujemy tej mocy Chrystusa, która wypływa z Eucharystii. Mocy, która ma przemienić nasze serca. W szczególny sposób chciałbym podziękować wszystkim tym, z którymi przez ostatnie lata miałem okazję pielgrzymować, którzy okazali wielkie również serce przy organizacji pielgrzymki ze Starogardu. Pozdrawiam wszystkich tych, dzięki którym również i się lżej pielgrzymowało, bo ci, co chodzą, wiedzą, że to nieraz są dni łatwiejsze, nieraz trudniejsze, ale pielgrzymowanie to piękny czas. Zachęcam wszystkich tych, którzy może w tym roku chociażby tylko jeden dzień w tej naszej sztafecie pielgrzymkowej uczestniczyli, by w przyszłym roku zaplanować sobie czas na dłuższe pielgrzymowanie. Miejmy nadzieję, że wszystko wróci już do normalności. Będziemy mogli razem właśnie dawać świadectwo. Świadectwo wiary w drodze. Pielgrzymując przez Polskę, mamy sami przyjmować te wielkie łaski, które Pan Bóg nam daje, ale także mamy być znakiem dla świata. Dla świata, który szuka szczęścia, który potrzebuje Boga. Sam jeszcze często o tym nie wiem. Pozdrawiam bardzo serdecznie zespół Przyjaciele, który ubogacał i ubogaca śpiewem. Obiecałem, że pozdrowię wszystkich, więc niech z tej obietnicy będzie zadość. Dobrze, że jesteście. Cieszę się, że naprawdę towarzyszycie nam modlitwą, bo to jest wielki dar, wielka pomoc. Mamy się nawzajem wspierać, bez różnicy gdzie jesteśmy i co robimy. To jest piękno i siła Kościoła. Niech Pan Wam błogosławi. Szczęść Boże.